Witajcie w Śnieżnej Bajce. Bardzo zimowo i gorczańsko. W Tatrach solidna czwórka lawinowa. To są warunki wymagające bardzo rozsądnego wyboru celu i trasy podejścia. Pomimo to chciałem tam pojechać, aby ostrożnie brnąć w dwumetrowym śniegu i zaznać zimowej przygody. Ale z powodu trudnych do rozwiązania problemów logistycznych zmieniłem plany. Ale w góry i w prawdziwe śniegi oczywiście pojechałem, tylko nieco bliżej. Jak się okazało, w Gorce, wybrane trochę w zamian za Tatry, także niełatwo było dotrzeć. Podobnie jak do wielu innych pięknych, śnieżnych miejsc. Niektórzy lokalni włodarze w całej Polsce ogłaszali stan klęski żywiołowej. Właściwie dlatego, bo w zimie pada śnieg. My się śniegu nie boimy, a przeciwnie go lubimy. Synowi oczy radością rozbłysły, więc w drogę! Początkowo nasza wycieczka wiodła wytyczonym szlakiem. Trasa śladami olimpijczyków, bo o niej mowa, mimo zapewnień z wieczora, nie była w ogóle przygotowana. Chociaż zwykle jest. Dla mnie to żadna wada, a krajobraz przez to bardziej bajkowy i bardziej naturalny. Ten cel wybrałem, aby wrócić do planu z końcówki marca 2018 roku, kiedy to z synem Frankiem badaliśmy Dolinę Lepietnicy, a szczególnie fragment prawie nieuczęszczany przez turystów, tam gdzie nie ma żadnego szlaku. Wtedy był schyłek zimy, co nie pozwoliło nam narciarsko na zbyt wiele. Ale wycieczka była i tak satysfakcjonująca, bo śnieg wtedy leżał już tylko tam. Teraz mamy pełną zimę, i to w szczególnej obfitości śniegu. Bardzo chciałem wniknąć w taki niezwykły krajobraz gorczańskiego lasu. Dojazd był bardzo ciężki. 3 godziny z Krakowa, jak na taką odległość, to sporo. Zwłaszcza, że był sobotni poranek i samochodów na drogach niewiele. Ale cały czas padał marznący śnieg. Nawet ekspresówka była biała. Zaś na górskim odcinku Zakopianki tiry stawały dęba, bo nikomu się nie chciało zawczasu i zgodnie ze znakiem zakładać łańcuchów. Wracając jednak do nart. Nie trzymaliśmy się z Frankiem głównej trasy. Próbowaliśmy różnych odjazdów od głównego traktu. Tam, gdzie gęściej, gdzie śnieżniej, gdzie ciekawiej. Wjeżdżaliśmy pod baldachimy z ośnieżonych drzew, bacząc, aby nie strącić śnieżnej treści, by przez nieuwagę nie zburzyć piękna krajobrazu. Ale i siebie nie zrobić w bałwana. Ludzi było bardzo mało, a na naszych bocznych odjazdach tylko my i obfity, nietknięty śnieg. W końcu w okolicy Podsolniska zeszliśmy na dobre z trasy głównej, aby zapuścić się w jeszcze piękniejszą biel. Tam ślad zakładaliśmy osobiście, a śniegu było tyle, że krajobraz zlewał się w jednolitą i nieskazitelną białą opowieść. Opowieść ta zaspokajała wszystkie pragnienia zimowego turysty. Nie będzie przesadą określić to, co tam zastaliśmy, jako urzeczywistnienie archetypów śnieżnej bajki. Krajobrazów znanych z zimowych opowieści od dzieciństwa. Początkowo pokręciliśmy się trochę w pobliżu Podsolniska, badając różne możliwości, aby w końcu obrać tą samą trasę, co wczesną wiosną, czyli dokładnie wzdłuż Lepietnicy. Na przekroczeniach rzeki mosty śnieżne umożliwiły bezpieczną i póki co suchą wędrówkę. Sam potok tylko częściowo pokryty lodem, więc trzeba było pewnie iść, aby się nie skąpać.
Czasem oczywiście szliśmy jego korytem, zanim mokre ślady nie ostrzegły, że na tym odcinku nie ma lodu. Było pięknie. Mam nadzieję, że w obrazach udało się trochę uchwycić nastrój tej wycieczki. Trudy były, a jakże? Ja mam porządne narty backcountry, ale Franek miał na sobie słabe biegówki, kiepsko dostosowane do warunków pozatrasowych. Więc syn braki nadrabiał górskim duchem. Ale po pewnym czasie w naszym zespole morale przemoczone i zmęczone warunkami zaczęło spadać. To też nie udało się zatoczyć koła, ani nawet dojść do źródeł Lepietnicy, choć takie mieliśmy wstępne założenie. Przy powrocie jeden z mostków śnieżnych, dociśnięty do wody naszymi nartami, zdążył przemięknąć i mieliśmy breiste przekroczenie Lepietnicy. Woda na nartach natychmiast zamarzła i jeszcze ciężej je się pchało, mimo że tym razem w dół. Aby zachować resztę sił na przyjemny powrót, zdecydowaliśmy się o odwrocie. Po własnym śladzie dość szybko znaleźliśmy się na podsolnisku. Franek jednak mimo przemoczeń był jeszcze pełen wcześniej wspomnianego dzielnego górskiego ducha i nie narzekał. Stąd po odpoczynku i posiłku w wiacie na podsolnisku podeszliśmy kilka razy kilkaset metrów pod górę w kierunku Nalewajek, tylko po to, aby sobie strąszą górką pozjeżdżać. Nęciła trochę perspektywa drogi do schroniska na Turbaczu i krajobrazów położonych jeszcze wyżej. Ale to byłoby za jakieś 10 kilometrów, głównie pod górę, a swoje w nogach już mieliśmy. Jednak gdy rzuciłem taki plan, Franciszek popatrzył na mnie i nie bardzo zgadując, czy żartuję, skonstatował, że trzeba by się tam na nocleg zatrzymać. Miał rację. Może tak uczynimy i wyjdzie coś takiego jak kiedyś, gdy nocą w mrozie i śniegu dojechałem na Turbacz na nartach, a zima była przecudna. Zaś kolorów na śniegu przy tamtym mroźnym wschodzie słońca chyba długo nie zapomnę. Dzisiejszy końcowy zjazd w dół do Obidowej nie był jak zwykle szybki. Na ciężki, mokry śnieg narzekali wszyscy napotkani narciarze. Ba, nawet górale z Kuligów. Również drzewa nie były nim zachwycone. Niemal na naszych oczach kilka padło w poprzek naszej drogi. Bezpiecznie? Ryzykownie, raczej można by rzec. Bo na naszym odcinku pozatrasowym też kilka drzew nie wytrzymało śniegowego naporu. Upadek jednego z nich nawet słyszeliśmy. Teraz trzeba było jeszcze przetrwać wszędobylskie sanie i kuligi w dolnym odcinku i parking. Na dachu samochodu zdążyło się nazbierać prawie 20 cm zwartego śniegu. Wszyscy kierowcy mieli problemy z wyjazdem. Ale też nikt nie wzbraniał się pomóc koledze. Było bardzo swojsko-górsko, tak jak dawniej. My przemoczeni, bo cały czas jeździliśmy w padającym śniegu i torowali trasę. Ale piękny to był czas. Jeszcze nie wyjechaliśmy, a już chcieliśmy wracać. A najlepiej nie wyjeżdżać. Zwłaszcza, że powrót do Krakowa to znów 3-godzinna jazda. A biorąc pod uwagę czas, to głównie stanie w korku. Zima jednak swoje prawa ma. Wyszło nam z grubsza licząc ponad 6 godzin w plenerze i 6 godzin w samochodzie. Trasa piękna, jak w bajce o wielkim śniegu. Niedokończona. To będzie okazja jeszcze przyjechać. Tylko ten dojazd. Z górskim pozdrowieniem. Cześć.